Cześć, z tej strony Patrycja Story. W dzisiejszym materiale z kategorii Praca zdalna opowiem Ci o tym, jakie 5 rzeczy chciałabym wiedzieć przed rozpoczęciem własnego biznesu i przejściu na freelancing, kiedy sama zaczynałam biznes. Zapraszam na odcinek. Bazując na moim doświadczeniu, pierwszy punkt, i może nie jest on najważniejszy, ale myślę, że wiele daje do myślenia. Kiedy tworzysz oferty, to pamiętaj i wysyłasz je jakimś firmom z propozycją współpracy, to pamiętaj, aby zawsze dać taki kawałeczek więcej, bo zazwyczaj większość, w moim przypadku to jest jakieś 70-80% firm czy osób, z którymi podejmuję współpracę, negocjuje stawki. Dlatego ważne jest, aby nie dawać takiej stawki, kurczę, no to już jest ostateczność, za jaką mogę to zrobić, tylko zawsze dać sobie taką górkę, bo tak jak mówię, ludzie negocjują, a z drugiej strony, jeżeli oczywiście ktoś zgodzi się bez negocjacji, no to to pokaże Ci, że powinieneś lub powinnaś cenić się jeszcze wyżej. Umowy, regulaminy i w ogóle te papierkowe sprawy. Kiedy przechodziłam na pracę własną i freelancing, myślałam, że to mi nie obowiązuje i że będzie dobrze, ale niestety nie było i mam ze sobą takie 2 kontrakty, które nie były ze sobą gdzieś tam związane umowami, no i niestety straciłam czas, pieniądze, i na kilka dni zdołowałam się i chciałam wszystko rzucić. Dlatego takim drugim punktem, o którym warto pamiętać, jest, aby zadbać o te umowy. Mamy teraz mnóstwo dostępnych w internecie, bezpłatnych, jakichś tanich regulaminów, umów, możliwości jakby pobrania sobie takich nawet gotowych odprawników, jakichś szkiców, które możemy wrzucić nasze dane. Dzięki temu chronimy nasz czas i pieniądze. Ja praktycznie od samego początku pracowałam na zaliczkach, na zadatkach. Dzięki temu nie straciłam jeszcze więcej niż mogłam stracić. Dlatego polecam, żeby zadbać właśnie o umowę, czy to jeżeli, nie wiem, coś chcesz sprzedać jakiejś firmie, czy to pracujesz na zasadzie jakiegoś partnerstwa z kimś, pół rzeczy robisz ty, usługi, pół ktoś inny, to pracuj na umowach. Pamiętaj, że nawet jeżeli ty lub ktoś inny nie ma firmy, to przecież możecie podpisać umowę, zlecenie wykonania, czy umowę o dzieło wykonania danych prac. Jest to mega ważne, tak samo jak właśnie kwestie RODO, przetwarzania danych. Dużo firm zaniedbuje to na początku i później gorzko tego żałuje. Punkt 3 dotyczy również finansów, ale takiej płynności finansowej. No bo kiedy pracujemy na etacie, no to wiadomo, że pensja jest tam, nie wiem, u jednych tam 30 czy ostatniego dnia miesiąca, u innych około 10. Kiedy pracujesz na swoim i prowadzisz firmę, no to pieniądze masz wtedy, kiedy pracujesz i kiedy ktoś opłaci za to zlecenie. Dlatego ważne jest, aby od początku planować budżet, aby od początku spisywać sobie kwestie właśnie rozliczeń, dawać sobie jakiś konkretny czas na, nie wiem, zapłacenie faktury, mieć przygotowane jakieś chociażby wezwania do zapłaty, żeby postraszyć taką osobę, która nie wywiązuje się z właśnie płatności, ale przede wszystkim też spisywać takie koszty stałe, jak jakieś mini abonamenty, typu dostęp do jakiegoś tam programu Canva. To się wydaje, że to jest 40 zł, ale uwierz mi, że na początku, kiedy tej płynności umowy się praktycznie nie ma, to każdy grosz, każda złotówka jest ważna. I istotne jest, żeby właśnie nie zapomnieć czegoś opłacić, aby pamiętać o tych wszystkich kwestiach płatnych i płatności. Dzięki temu łatwiej się pracuje i też można złapać jakiś taki dystans do kwestii tych formalnych i to nie boli. Jeżeli o to zadbasz na początku, to nie będzie to tak mocno Ciebie obciążało. Nie wiem, czy ktoś spodziewa się tego punktu, ale muszę o tym powiedzieć. Chodzi o work-life balance. Czyli balans między pracą a życiem. Kiedy pracujesz na etacie, no to jasne jest, że wychodzisz, nie wiem, o 7 z domu, bo idziesz na 8 do pracy, kończysz pracę o 16, wracasz do domu i masz jakiś tam czas wolny, whatever.
Jeżeli pracujesz na swoim, to śpisz dłużej, później rozciągasz się, robisz obowiązki domowe i usiądziesz do pracy koło południa, może wieczorem i nagle okazuje się, że zlecenia są niezrobione, że też w pracy jakby freelancera okazuje się, że jakieś deadline'y i tak dalej. Więc ważne jest, żeby po pierwsze właśnie złapać taki harmonogram dnia, ale po drugie, żeby również oddzielić tą pracę od życia prywatnego. Wiem, że może na początku nie masz takiej przestrzeni, żeby to oddzielić, bo pracujesz, nie wiem, na tym samym stole, co jesz. Ja przynajmniej tak na początku miałam, ale ważne jest, żeby właśnie zadbać o to, ponieważ po pierwsze, to jest nasza psychika i to jest mega ważne, żeby nie wpaść w taki właśnie dołek, bo szybciej wrócisz na ten etat, niż go rzuciłaś. Po drugie, właśnie to pomaga Ci również w takiej organizacji pracy, w takiej samokontroli tego, co robisz, no i przede wszystkim w realizowaniu dużo lepiej zleceń i w takim bardziej poważnym podejściu do życia. Myślę, że ten temat będę jeszcze rozwijała. Teraz przechodzę do kolejnego. Punkt piąty to przede wszystkim organizacja. Niezależnie od tego, co robisz, czy to jakieś rękodzieło, czy usługi, produkty, to na pewno masz mnóstwo papierków, różnych faktur, umów, regulaminów i tym podobne. W związku z tym potrzebne są Ci programy do być może organizacji na przykład właśnie faktur, typu jakaś tam e-fakturownia i tym podobne, żeby mieć wszystko w jednym miejscu i faktycznie śledzić te opłacone faktury i tym podobne. Dodatkowo, jeżeli masz jakieś, nie wiem, portfolio Twoich prac, Twoich usług, no to jakiś dysk Google, który pozwala Ci właśnie udostępnić to osobom, którym coś tam przygotowujesz i chcesz pokazać i masz wszystko w jednym miejscu. Dla mnie takimi podstawami do pracy, z których korzystam od bardzo, bardzo dawna, no to właśnie dysk Google, jedna poczta, która jest również do mojej domeny, ale także i firma, czyli właśnie system do wystawiania faktur. Firmao jest to system do zadań, w związku z tym, że u nas jest troszkę tych zadań i każdy robi coś innego, część robimy łącznie i tak dalej, no to potrzebne jest to wszystko zebrać w jednym miejscu, a na początku robiłam to na poczcie i przez takie etykiety właśnie na Gmailu, ale z czasem to już nie było do ogarnięcia, dlatego właśnie korzystam z tych systemów, ale w ogóle taka organizacja pracy typu nie wiem, nawet na Canwie, opisywanie folderów, prac, żeby później szybko i w łatwy sposób do tego trafić i znaleźć to. Czy chociażby taka praca z klientem. My na ten moment mamy mnóstwo właśnie takich plików organizacyjnych, checklist porobionych na właściwie własny użytek dla nas, dla naszych klientów. Dzięki temu dużo łatwiej nam zbierać tą pracę, którą mamy do wykonania i tak organizacyjnie szybciej również to realizować. Kiedy mieliśmy to w różnych miejscach, kiedy klient wysyłał nam część na pocztę, część tu, część na Messengera, to po prostu totalnie się nie sprawdzało, dlatego polecam Ci od początku dobrze się organizować. To by było na tyle, za to było 5 punktów, które warto jest wdrożyć na początku swojego życia freelancera w swojej być może nowej firmie. To bez wątpienia są rzeczy, o których ja chciałabym wiedzieć te kilka lat temu. Dzięki temu nie straciłabym mnóstwa czasu, trochę też pieniędzy, chociaż trudniej się o tym rozmawia, ale oczywiście każde z takich doświadczeń po coś się wydarzyło, czegoś nas nauczyło, więc zapraszam Cię do śledzenia kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że do zobaczenia i do usłyszenia. Jeżeli masz jakieś propozycje tematów, które warto tutaj poruszyć lub masz jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do skomentowania tutaj w komentarzu tego odcinka.